Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Na pierwszy rzut oka trzeba powiedzieć o 2 rzeczach. Po pierwsze, że Jezus ciągle prosi nas, żebyśmy traktowali Boga jak Ojca, dobrego Ojca, lepszego niż każdy inny ojciec na ziemi. A druga rzecz to wezwanie Jezusa, żeby nie ustawać w modlitwie. Jeżeli czegoś pragniesz, bardzo potrzebujesz czegoś od Pana Boga, to bądź namolny. Zirytuj Go aż swoją namolnością. Błagaj tak długo, aż otrzymasz. Ja chciałbym jednak zwrócić uwagę na inny aspekt tego samego czytania. Kiedy czytam o człowieku, do którego przybył gość i który potrzebuje 3 chlebów, żeby go nakarmić, to w tej samej chwili podczas medytacji nad tą Ewangelią przed moimi oczami staje obraz Abrahama. On także miał gościa i Pismo Święte notuje: jednego zobaczył, ale 3 adorował, 3 uwielbił. To była oczywiście Trójca Święta. Przybył do niego gościa, on zobaczył, że to jest Bóg w 3 osobach i kazał swojej żonie Sarze upiec chleby z najlepszej mąki, ażeby tego gościa ugościć. Więc kiedy czytam o 3 chlebach dla jednego gościa, który przychodzi, to myślę, że bardzo silnie otrzymujemy tutaj zaproszenie do tego, żeby spojrzeć na wiarę Abrahama. Jest jednak spora różnica. Otóż Abraham swoich gości spotkał w najgorętszej porze dnia. W najgorętszej porze dnia. W środku dnia. W południe. Tymczasem, jak czytamy w Ewangelii, Jezus mówi o gościu, który przychodzi o północy, w najciemniejszej porze nocy. Silna różnica, ale ta różnica ma nam też coś powiedzieć. Jezus wie, że nasza wiara nie jest jak wiara Abrahama. Nie jest tak jasna, tak przejrzysta. Jezus wie, że nawet w największym świetle widzimy jak przez mgłę naszego Boga. Wie, że nasza wiara raczej przypomina błądzenie o północy przez miasto, którego się nie zna. I dlatego mówi nam właśnie taką opowieść o człowieku, który został nawiedzony, odwiedzony przez kogoś o północy. I tego kogoś trzeba nakarmić 3 chlebami. Jakie to 3 chleby? Może to moja przeszłość, moja teraźniejszość i moja przyszłość. A może to moja dusza, moje ciało i łaska Pana Boga? Nie wiem. 3 chleby. Może to jest dobra okazja, żeby zaprosić Was do medytacji. Czym dla Ciebie są 3 chleby? Podane o północy przyjacielowi, komuś, kto odwiedza Ciebie w środku nocy, ażeby Cię zachęcić do modlitwy, bo to przecież Bóg przychodzi wtedy, kiedy jest najciszej i najciemniej. Dobrego dnia i do zobaczenia jutro.